Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Obecni dzisiaj na spotkaniu prezydent Wujec, pani naczelnik Wartenberg, pan naczelnik Bommersbach, pani naczelnik Stelnicka, moja skromna osoba. Mamy do przekazania bardzo miłe wieści. Opolanie wiele lat czekali na te remonty, na te modernizacje, które chcemy rozpocząć. Nareszcie się doczekają po wielu latach oczekiwania. Plac teatralny, dzisiaj plac Jana Pawła II i plac Świętego Sebastiana, oba idą do modernizacji, do pięknych modernizacji. Te place zyskają fantastyczny blask, nową użyteczność. Co bardzo ważne, pieniądze, które pójdą na sfinansowanie tych prac remontowych, są również pieniędzmi europejskimi, nie wyłącznie z budżetu miasta. To kolejny duży sukces zespołu do spraw europejskich i całego urzędu, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych. 8 milionów złotych na remonty tych placów, z czego ponad połowa czy połowa z funduszy unijnych. Jak będzie wyglądała rewitalizacja tych placów, co się tu pojawi, myślę, że o szczegółach powiedzą współpracownicy, którym chciałbym też serdecznie podziękować i pogratulować za przygotowanie tych projektów, przygotowanie projektu do pana marszałka. No i czas na realizację, myślę, spełnienie marzeń wielu Opolan, bo od lat się mówi o remontach tych placów. Teraz te remonty będą, zresztą podobnie będzie z placem Solarisa, który też za parę tygodni trafi do przebudowy. Dziękuję. No to może wspaniałe rzeczy się dzieją w Opolu, w tej przestrzeni publicznej. Powstają coraz piękniejsze, ciekawe zakątki. No i bardzo brakowało chyba wszystkim Opolanom tego, żeby zrewitalizować plac Jana Pawła II. Było wiele zapytań z tej strony. My startowaliśmy już do kilku różnych źródeł finansowania. No, w chwili obecnej mamy tą decyzję. W związku z tym wielka radość i te jedne z ostatnich miejsc zaniedbane w mieście, no, odzyskają nowy blask. Plac Sebastiana jest takim miejscem bardzo historycznym. Dzisiaj na nim stoimy, on wygląda tak jak wygląda, natomiast już w najbliższej przyszłości, no, myślę, że ma szansę stać się takim miejscem spotkań, miejscem kultowym, bardzo blisko centrum, tak jak to się stało z Małym Rynkiem na przykład. Także z mojej strony także wielkie gratulacje dla zespołu Wydziału do Spraw Europejskich, ale nie tylko. Nasi architekci tutaj bardzo czynnie uczestniczyli, to wszystko było bardzo o dużym tempie realizowane. Wydział Inwestycji także nadzorował wykonanie projektu architektonicznego. Także dziękuję bardzo i no myślę, że za niedługi czas będziemy mogli się spotkać w zupełnie innym tle historycznym. Tak, jeden z projektów był wybrany w ogólnopolskim konkursie, drugi przygotowany przez pracownię Państwa Zatwarnickich, jeżeli dobrze pamiętam. Jaki potencjał ma plac teatralny, to Państwo, myślę, możecie sobie przypomnieć, co się podczas ostatniej fiesty balonowej i zlotu food trucków tam działo, więc myślę, dobre myśli. Myślę, że Państwo architekci mogą powiedzieć o szczegółach rozwiązań tego, co tu wymyślono, bo to też bardzo piękne, oryginalne i ważne projekty. Ja akurat brałam udział, byłam w komisji na wybór placu Sebastiana. Projekt jest wysokiej klasy i na pewno będzie piękny, elegancki plac. Teraz niestety tutaj mamy krzaki i nic poza tym. Plac będzie elegancki, będzie wprowadzona woda, będzie wprowadzona zieleń, będzie miejsce do posiedzenia dla mieszkańców. Myślę, że będzie bardzo elegancki plac, który spodoba się Opolanom. Będzie trochę zieleni też? Będzie też, oczywiście będzie zieleń, będą taki poczwórny szpaler drzew będzie, także na pewno będzie, a nie będzie z kolei takich krzaków, które niestety nie służą nikomu. One może z daleka ładnie wyglądają, ale tam wiadomo, że czasami jest niebezpiecznie zbliżyć się, zwłaszcza w nocy, do tych krzaków. Także będzie plac, piękna nawierzchnia będzie zrobiona, eleganckie płyty, nie takie jak na Małym Rynku, będą inne płyty. Ten beton architektoniczny akurat w tamtym wykonaniu się nie sprawdził. I będzie też woda wprowadzona, także myślę, że będzie piękny plac. A woda, czyli fontanna, tak? Tak, tak. Będą takie wodotryski wprowadzone. Kiedy będzie wszystko gotowe? No, myślę, że w najbliższym czasie. Jak dostaliśmy pieniądze, to mamy czas realizacji krótki. Także Wydział Inwestycji będzie się tym zajmował.
Państwo już wiedzą o rezultatach naszych wcześniejszych prac nad placem Jana Pawła II. Jest to plac wielofunkcyjny, przewidziany przede wszystkim na rekreację, na prowadzenie dużych przedsięwzięć miejskich związanych z rekreacją rodzinną, spotkaniami oraz wydarzeniami kulturalnymi. Sąsiedztwo galerii, sąsiedztwo teatru powoduje, że ten plac na pewno będzie kapitalnym przedsionkiem tych obiektów dwóch i świetną scenerią taką zewnętrzną. Tam jest szeroki program rekreacyjny dla rodzin, dla dzieci, elementy zabawowe różnego rodzaju, ale też i plac otwarty na ustawienie różnego rodzaju obiektów, które mogą służyć do wprowadzenia różnych wydarzeń. Natomiast też udział wody będzie widoczny, będzie fontanna w poziomie terenu oraz możliwość ustawienia telebimu, który tak jak to było ostatnio na tym naszym wydarzeniu rodzinnym, no to fantastycznie się sprawdziło. Więc myśmy myśleli też o współpracy z Czechami, ale w tej chwili mamy te środki, możemy to zrealizować sami. W związku z tym liczymy na to, że będzie to kapitalne miejsce znowu, gdzie będą mogli się spotkać rodziny, mieszkańcy będą chętnie tam przebywać i wszyscy, którzy tylko będą chcieli tam chwilę pobyć, bo będzie to kapitalne miejsce. Klawiatura fortepianu tam jest, dobrze widziałem? No. Tak. Jest tak jakby klawiatura, która jest elementem fontanny, także to plastycznie tak to będzie wyglądało. Poza tym no, zieleń, która tam jest obecnie, w większości będzie zachowana, więc i wzmocniona nowymi elementami nasadzeń. Także liczymy na to, że będzie ciekawy efekt też. Ale ta fontanna w kształcie klawiatury to chyba nie jedyny aspekt muzyczny, że tam... No tak, tam zakładamy, że będą takie elementy muzyczne, że będziemy mogli po prostu to wzbudzać, ale to są takie szczegóły, które poczekamy do realizacji, jak to będzie wyglądało, bo jest na przykład takie miejsce zaciszne, gdzie będzie można posłuchać muzyki, ale są też elementy muzyczne. Ten plac zabaw, on po prostu też ma takie elementy muzyczne. No, mam nadzieję, że to będzie znowuż ciekawe miejsce, inne niż w innych miejscach, które już żeśmy urządzali do tej pory, a jest to jeden z trzech kapitalnych naszych chyba placów, na które czekamy. Czy jest taki plac dla rodzin? Generalnie jest dla rodzin. Generalnie dla rodzin, ale przecież tam w sąsiedztwie są studenci, więc jest miejsce, dużo miejsc do siedzenia, jest możliwość podłączenia się instalacją, też doładowaniem. Liczymy na różne rozwiązania techniczne, które pozwolą na to, że będzie się tam chętnie przebywać. I studentom, i mieszkańcom, i rodzinom. Czy ta zieleń, ponieważ tam przeważa zieleń, trawy, już nie mam na myśli nasadzeń, krzaków, drzew, ona zniknie i będą płyty betonowe? Zakładamy, że generalnie powierzchnia utwardzona obecna, którą mamy tam wyściełaną płytami, ona będzie w tym rozwiązaniu podobna albo i mniejsza nawet. Także patrząc powierzchniowo, to zieleni będzie więcej. Także mamy naprawdę bardzo dobre rozwiązanie.